O Boże, zabierzcie mnie stąd. Podczas gdy inni się zagrywają w nową produkcję Bethesdy, czyli Starfielda, ja postanowiłem wrócić do starszej ich produkcji, która nazywa się Fallout. Ale postanowiłem ją ulepszyć jakimiś randomowymi modami, no i wyszło co wyszło. O Boże, aż żałuję, że się urodziłem w tym momencie. O, no i widać, że ta gra jest przestarzała. Mamy tylko dwie płcie do wyboru. A z tego, co mi się wydaje, to chyba jest 56 płci. Ledwo się narodziłem, a już stary próbował spierdolić po mleko na kilka lat. Co ty robisz w ogóle? Uspokój się, kobieto! Wiesz co, nie obraź się, ale ja chyba sobie jednak pójdę. Kurde, jestem tu uwięziony. A kim ty jesteś? I ty mnie zostawiasz z jakimś randomowym starym dziadem? Ja pierdolę, ojciec roku. Dobra, chodź tu dziadu, zamiana stron, bo ci nie ufam. Sobie posiedzisz trochę w końcu. O Boże, zabierzcie mnie stąd. O, jest jej dziadu. Jeszcze ciebie brakowało na imprezie. Przecież chłopie, ty tym nosem rozmnażasz się chyba. Pip-Boy 3000. Gościu. Gdzie jest mój kurwa iPhone na urodziny? Zaskoczony to jestem twoim wyglądem. O Boże, ale to złe. O, dobrze, dziadu! Wal go na łeb! Co to się dzieje w ogóle? Kim ty jesteś? Dlaczego mnie chronisz? Z wiekiem wyglądasz coraz lepiej, ci powiem. A ten chłop się w ogóle chyba nie starzeje. O Boże, nawet cyklop tutaj jest. Co tu się dzieje? Chcesz się bić? Dawaj, dziadu, mój ochroniarz, tak jest. Zaraz, czy wy to słyszycie? Okej. Co ja powgrywałem za mody? Jakieś chyba niechrześcijańskie. No, wolę się w ogóle nie budzić. No, ty ewidentnie raczej urodą nie zarobisz na swoje życie. Dobra, czyli nasz stary opuścił kryptę i musimy go znaleźć. No dobra. Kurwa! O Boże, to ja się nie dziwię, że nasz stary spierdoli, przecież spójrzcie na niego. Nie poddam się. Przecież ja nie muszę w ogóle grać w tą grę, ten gość już za mnie wszystko zrobi. Boże, co za baba, no zabiję twego ojca, bo chciał mnie zabić, proste. No, w końcu otwarty świat. Słońce jakieś nie te. Buzię widzę w tym tęczu! Co to jest za broń? Piękna ta broń. Ale ładny ten księżyc. Ej, dlaczego wy do mnie strzacie? Przecież ja mam kurde nerfa. Halo. Aha. A ponoć ta zabawka jest niegroźna dla dzieci. Macie to w Starfieldzie? Nie macie. Hu, la. W Starfieldzie możecie tylko takim czymś pomarzyć. Aaaa!
Jezu Chryste, co to było? No, musiało go bardzo boleć. Ha, a wy co, pewnie dalej jakimś starym klapkiem zabijacie muchy. Dobra, weź, luzuj gumę, będę grzeczny. Ło, co tu się dzieje? Aha, to jest taka wojna żołnierzyków, fajne. Dobra, uspokójcie się panowie, przecież wszystko można rozwiązać pokojowo. Ale łeb. Mózg, czy to ty? A gdzie masz Pinkiego, kurde? O Boże, znowu te odgłosy. Grill, z którego da się strzelać mięsem. Twórca chyba tego moda chce nam powiedzieć, że mięso jest złe i że weganizm to jedyna słuszna droga. Aha. Najbardziej przydatna broń w tej grze. Ło! Starcie tytanów. Nie ma takiego bicia. Dobra, koniec tego. Name's Lucas Sims. Goście wygląda jak Simpson. Tylko że zamiast koloru żółtego jest. No, może lepiej ode mnie mówić. Chcecie siedzieć i powalić nerfem? Witaj, jesteśmy ECPU Polska, łowcy pedofili. Ale osiemnastka. Co jest kurwa osiemnastka? Ty słuchaj, co ja tu mówię. Dziękuję, dobranoc. Nikt mnie nie lubi. Widzicie, w tej grze nawet możecie mieć Pokémony. Macie to w Starfieldzie? Nie. W Starfieldzie można latać statkami, a tu można nimi strzelać. Dziękuję, dobranoc.